Cześć. Dzisiejszy film wieńczy tematykę treningów z trenerem dotyczących dropów i volley drop. W trzech poprzednich filmach, do których linki zostawiam w opisie, ćwiczyliśmy dropy, volley dropy w izolowanych warunkach. W dzisiejszym treningu skupimy się na schematach, które będziemy mogli wykorzystać w trakcie gry, w trakcie meczów i w ramach tych schematów będziemy ćwiczyć umiejętności nabyte w czasie poprzednich treningów. Zapraszam do oglądania. Tradycyjnie zaczynamy od drive'ów z prawej strony. W czasie drive'ów skupiamy się na tym, żeby wracać do T i zawsze być gotowym na potencjalny atak trenera. Trener najprawdopodobniej będzie atakował boastem i będzie to robił w trzech przypadkach. W pierwszym, kiedy zostaniemy z tyłu. Kiedy trener zauważy, że zostajemy z tyłu, będzie próbował zagrać boast, żeby zmusić nas do powrotu do T i pilnowania pozycji. Drugi taki przypadek to kiedy nie ma innego wyjścia i może zagrać tylko boast. No i trzeci wtedy, kiedy widzimy, że przysypiamy, nie patrzymy na niego i będzie próbował obudzić w nas czujność atakując. Przechodzimy na drive'y. Na drugą stronę, schemat też nam dobrze znany. W czasie drive'ów pamiętajmy też o tym, że jak nie ma innej możliwości, nie jesteśmy w stanie zagrać poprawnego drive'a, to zagrywamy cokolwiek, byle pozostać w grze. Chodzi o wyrabianie prawidłowych nawyków w czasie gry. Nie odpuszczamy piłki, tylko z wszystkiego próbujemy zagrać. Tak długo zostajemy w grze, jak długo jest ku temu okazja i możliwość. W kolejnej części treningu ogrywamy schematy. Celem grania schematów jest wyrobienie sobie właściwych nawyków na korcie i nauka wplatania w grę wypracowanych zagrań. To, co ćwiczyliśmy poprzednio, wszystkie nasze dropy, volley dropy, teraz powinniśmy wykorzystywać w grze. Nasze schematy to prawie zwykła rozgrywka, takie condition games, bo wprowadzamy pewne ograniczenia, o których za chwilę. No i te condition games są, te ograniczenia są prowadzone tak, żeby wymuszać na nas właściwe zachowania, utrwalające to, co wcześniej ćwiczyliśmy. Pierwszy schemat polega na tym, że gramy tylko z tyłu kortu. To znaczy, że drugie odbicie piłki musi wystąpić za linią środkową. Jeżeli drugie odbicie jest przed linią środkową, jest to stracony punkt. Obydwaj gracze mają te same reguły. W pewnym zakresie, w zakresie takim, że jeżeli piłka doleci do szyby, tylnej ściany, to wówczas można zagrać z tego tylko drive'a. Ale jeżeli zagramy piłkę zanim doleci do ściany, no to wówczas poza drive'em możemy zagrać crossa i tę możliwość mają obydwaj zawodnicy. Zawodnik słabszy, czyli ten nasz uczący się, poza tym, o czym mówiłem wcześniej, ma też dodatkowe zagrania. W każdej chwili może zagrać dropa i volley dropa. Generalnie powinien nawet atakować dropem zawsze wtedy, gdy to jest możliwe. Schemat ten uczy nas prawidłowych postaw i zachowań, ponieważ jeżeli gramy drive'a, musimy go zagrać na tyle silno, żeby przeciwnika zmusić do wybierania piłki od tylnej ściany. Żeby piłka doleciała do tylnej ściany i przeciwnik ma utrudnione zagranie. Jedyne, co z tego najczęściej w meczu będzie w stanie zagrać, to będzie właśnie drive. I takiego zachowania się uczymy. Uczymy się presja grania drive'ów silnych do tyłu, niskich, tak żeby przeciwnik nie był w stanie ich przechwycić przed tylną ścianą. Z kolei, jeżeli przeciwnik przechwyci naszą piłkę przed tylną ścianą, w tym schemacie uczymy się tego, żeby być gotowym na jego potencjalny atak na crossa. Bo to, jeżeli jest długa piłka, bardzo często w meczu zdarzy się tak, że z tego będzie albo boast, albo cross. W tym przypadku uczymy się obrony przed crossem. Kolejny nawyk, którego się tutaj uczymy, to jest właściwe zachowanie po dropie. Może się zdarzyć tak, że drop jest słaby, niewłaściwy, albo przeciwnik go wyczuł, jest właściwie ustawiony i zagra nam po tym dropie, więc wtedy musimy być gotowi na obronę. I to znowuż wymusza na nas
zachowanie takie, że po dropie wracamy do środka, żeby być gotowym na atak do tyłu przeciwnika, bądź obronę przeciwnika lobem, cokolwiek on tam zagra. Z kolei będziemy też starać się, będziemy czuli na sobą na sobie taką presję, że jak jest ten drop, to on powinien być skuteczny i kończący. Więc sięgamy po niego tylko wtedy, jeżeli jesteśmy blisko pewności tego, że on będzie skuteczny i skończy się punktem. Tutaj dodatkowe utrudnienie jest takie, że każde uderzenie w blachę to jest dodatkowych 5 pompek. Chłopaki grają standardowo na 10 pompek za przegrany set. To ćwiczenie, ten schemat jest ogrywany przez jeden cały set. Kto przegra, ten robi 10 pompek. I tak jak powiedziałem, każde uderzenie w blachę to jest dodatkowych 5 pompek, oczywiście dla tego, kto w blachę uderzył. To można modyfikować zależnie od naszych potrzeb i słabości. Tutaj oczywiście chodzi o to, żeby wymusić presję na tym, żeby dropy były celne, ale jednak zawsze nad blachę. Lepszy zły drop trochę wyżej niż drop w blachę, bo w blachę to od razu tracimy punkt. Jak go zagramy trochę wyżej, to jest szansa, że przeciwnik nie dobiegnie, pomyli się, puści nam prostą piłkę, z której wyprowadzimy grę, wybronimy się i będziemy w stanie później zaatakować, zdobyć punkt z dowolnego powodu. Czy tu się jeszcze coś wydarzy w tym meczu? No to popatrzcie, jak Bartek dość konsekwentnie gra piłki do tyłu. Nie szuka na siłę dropów, volley dropów. Zagrywa je tylko wtedy, kiedy faktycznie jest dobrze ustawiony. Widzi, że jego przeciwnik Robert jest z tyłu i może bezpiecznie atakować. Tak jest. Ma taką fajną pozycję, że Robert, chcąc odebrać tego dropa, musi dobiec do tej piłki dość daleko, bo grał z tyłu, został z tyłu i kosztuje go to dużo energii. Nawet jeżeli od razu nie zdobędzie się punktu, to męczymy przeciwnika, a to jest na dłuższą metę, na naszą korzyść. Natomiast Bartek dosyć często skutecznie gra tego dropa. Oczywiście wygląda to trochę tak, jakby Robert mu pozwalał, nie atakował, ale nie o to w tym chodzi, tak, żeby przeciwnika tego słabszego, żeby uczącego się pognębić, pogonić, tylko chodzi o to, żeby on nabywał właściwych nawyków i pewności siebie w tych zagraniach.
Tak jak powiedziałem, słabością pierwszego schematu jest to, że zawodnicy mogą mieć tendencję do zostawania z tyłu, szczególnie ten zawodnik słabszy, który wie, że jego partner zawsze zagra do tyłu. Dlatego w schemacie drugim wprowadzamy modyfikację, która już to powinna wyeliminować. Czyli zawodnik silniejszy, trener, w każdej chwili może zagrać volley dropa. I to służy temu, żeby zawodnika zmusić do wracania do T i pilnowania przodu. Jak zagra słabą piłkę, wysoką piłkę, wtedy trener będzie próbował za każdym razem, gdy to będzie możliwe, gdzie przytrafi się taka okazja, zagrać volley dropa po to, żeby atakować przód. Po to, żeby właśnie ten zawodnik uczący się nabył takiego odruchu wracania do T i pilnowania nie tylko tyłu, ale kupienia się również na przodzie, obserwowania przeciwnika i patrzenia, co się na korcie wydarzy. No, to fajna seria znowuż skrótów w wykonaniu Bartka. Takie granie schematów, poświęcenie bez mała całego treningu na granie jest bardzo ważne w momencie, kiedy czujemy zmęczenie treningami, kiedy widzimy, że spada nam motywacja z squashem, ponieważ jest to bardzo dużo gry, bardzo korzystnie na nas wpływa, szczególnie, że wprowadzamy te elementy condition games, ułatwiamy możliwość zagrania temu zawodnikowi słabszemu i dzięki temu on nabiera pewności siebie, czuje się lepiej, czuje przyjemność z tej gry, tak? Bo kiedy zdobywa punkty, kiedy udaje mu się wygrać bądź prawie wygrać set, albo przynajmniej czuje, że ma takie możliwości powalczyć jak równy z równym, wtedy wzrasta nasza motywacja, wraca chęć do treningu, do poprawiania swoich umiejętności. No i to też jest taki check, test sprawdzenia tego, jaki postęp zrobiliśmy, czego się nauczyliśmy i jak wyglądamy względem poprzedniego grania. Fajnie sobie po jakichś tam cyklach szkoleń takich separowanych, skupionych na konkretnych technikach, zrobić jeden dzień cały condition games w takiej czy innej formie po to, żeby właśnie zadbać o tą naszą motywację. No i trochę sobie pobiegać, przypomnieć sobie, jaką przyjemność sprawia nam granie w squasha. Thank you.
Trzeci schemat to kolejne utrudnienie dla uczącego się, ponieważ teraz obydwaj zawodnicy mają takie same możliwości na korcie. Czyli zostaje nam to, co mieliśmy do tej pory. Jeżeli piłka dotrze do tylnej szyby ściany, wtedy zagrywamy tylko drive'a. Jeżeli przechwycimy ją wcześniej, możemy zagrać crossa, dropa, bądź volley dropa. I oczywiście gramy tylko tylną część kortu, czyli drugie odbicie piłki powinno być za linią środkową. W tym schemacie chodzi o to, żeby w warunkach jak najbardziej zbliżonych do meczowych zagrywać to, o czym mówiliśmy, i wyrabiać sobie nawyki, o których wcześniej powiedziałem. Czyli pilnowanie tego, co się dzieje na korcie, zagrywanie dropa, gdy jest to możliwe, ale dalej to powinien być drop celny, bo kara za trafienie w blachę pozostaje bez zmian. Oczywiście jest to troszkę łatwiejsze niż gra zwykła, bo z definicji gramy głównie do tyłu, co powoduje, że nie będzie zbyt wielu piłek do przodu, nie mamy boostów zagrywanych w tej rozgrywce i to nam ułatwia troszeczkę rozgrywkę. Te ułatwienia, te eliminacja możliwych bądź niemożliwych zagrań powinna być dopasowana do umiejętności gracza tak, żeby to było w jego zasięgu, tak żeby jemu sprawiało to przyjemność. Wymagało od niego trochę więcej wysiłku niż takie mocno separowane granie. Natomiast dawało mu cały czas ten komfort, tą możliwość przećwiczenia sobie tego, co wtrenowaliśmy na poprzednich seriach treningu. Przypatrzcie się, jak Bartek skutecznie atakuje z tych dropów. Jak one mu fajnie wchodzą, no wykorzystuje w praktyce wiedzę, którą trenował przez ostatnie 3 tygodnie. To jest czwarty tydzień treningów z dropami i volley dropami i ma okazję przećwiczyć to i robi to bardzo skutecznie, bardzo fajnie, efektywnie. W każdym razie mnie się to bardzo podoba, co na korcie się dzieje. No i ostatni blok to już zwyczajne granie. Drive'y lewa, prawa strona w sumie zajęły nam około 10 minut, 5-6 minut na każdą stronę, plus 2 minuty przerwy. Powiedzmy, że 12 minut nam na tym zeszło. Później mieliśmy 3 schematy, każdy po jednym secie. Generalnie celujemy w to, żeby te 3 sety w sumie trwały 15 minut, a cały ten pierwszy blok zajął nam około pół godziny, może 35 minut z przerwami. No i na koniec zostało nam 30 minut, 25 minut czasu, który wykorzystujemy na swobodne granie. Gramy normalny mecz na całym boisku,
I tak jak powiedziałem wcześniej, to dalej celem tego grania, tak dużego grania, jest podniesienie motywacji, poprawienie może trochę kondycji, ale na pewno tego rozegrania się, tak? Mieliśmy dosyć dużo izolowanych różnych bloków treningowych na poprzednich sesjach. W tym dniu też mieliśmy trochę ograniczeń, więc czerpmy do końca przyjemność z bycia na boisku. Trener ma okazję obserwować, jakie zawodnik w grze będzie wykorzystywał zagrania, których się uczył, jakie błędy popełnia, więc jest możliwość korygowania tego, jeśli jest taka potrzeba, podpowiedzenia czegoś, ale też zobaczy, czy ten schemat był efektywny i można go skończyć, kiedy do niego wrócić, generalnie planować przyszłe treningi i konkretną zagrywkę, która była ćwiczona. My jako zawodnik powinniśmy skupić się na jednej rzeczy, którą poprawiamy. Tak jak w drive'ach mieliśmy jakiś cel, tak samo ten cel przenosimy teraz na to granie. Oczywiście wszystko zależy w dużej mierze od naszej kondycji psychicznej, możliwości fizycznych w dniu treningowym. Jeżeli czujemy się ok, jeżeli gra się nam fajnie i mamy możliwość skupienia się na tym, na zadaniu, na celu, na rzeczy, którą chcemy ćwiczyć, to to robimy. Jeżeli ktoś, tak jak ja, ma problem z tym podchodzeniem do piłki, w drive'ach pilnuje się, żeby nie wpadać na piłkę, to na meczu też się na tym skupia. Jeżeli ktoś na meczu, na drive'ach skupiał się na tym, żeby wracać do T, w trakcie meczu też powinien się na tym skupić. Jeżeli ktoś czuje się zmęczony, spada mu motywacja grą, nie ma przyjemności z gry, no to się skupia tylko na tym, żeby sobie pograć i mieć z tego jak najwięcej frajdy. Gdy tylko pojawia się możliwość, wdrażamy w grę schematy, które ćwiczyliśmy, staramy się zagrywać uderzenia, które ćwiczyliśmy, ale tak jak powiedziałem, nie ma żadnych ograniczeń, gramy swobodny mecz, możemy sobie stawiać różne cele. No w naszym przypadku najczęściej tym celem jest nie przegrać albo nie przegrać więcej niż tam określoną liczbą punktów, bo wtedy odpowiednio rozkładamy pompki na poszczególnych graczy albo sprinty, tak, o czym mówiłem na filmie o strefach tętna. Jeżeli już całkiem dobrze wyglądacie, czujecie, że pompek wam nie trzeba, albo czujecie, że na korcie nie dajecie rady, przydałoby się wam trochę ćwiczeń kondycyjnych, aerobowych, no to wtedy wdrażamy zamiast pompek sprinty. Przepraszam. I kto przegrał, ten 10 sprintów zamiast 10 pompek robi. Jak do tego dorzucimy piątaka za blachę bądź nietrafienie w kort, no to na koniec dnia można zbierać całkiem niezłą liczbę pompek czy sprintów. 95 słyszałem, chłopaki pozbierali ostatnio. Na szczęście u mnie tak źle nie było, bo nie liczę sobie blach. To, na co warto zwrócić uwagę jeszcze, kiedy Bartek z Robertem grają, to popatrzcie, jak różnie trzymają rakietę. Robert ma taki klasyczny styl trzymania rakiety, uchwytu, kiedy ma nadgarstek zawinięty. Myślę, że nakręcę o tym film, jak trzymać rakietę, jak ustawiać nadgarstki, jak te kąty ustawiać. Też tych filmów w internecie jest dużo i polecam, poszukajcie sobie. Bartek ma rakietę opuszczoną i to widać, jak startują do piłki, tą różnicę. Kiedy Robert startuje do piłki, ma rakietę podniesioną do góry, szczególnie ta główka jest dużo wyżej od rączki rakiety. A u Bartka zdarza się takie dziwne trzymanie, bardziej poziomo chyba. Tu jest rączka rakiety na tym poziomie, a główka niby u góry, ale jednak niżej niż rączka rakiety. I później brakuje mu czasu do tego, żeby wyprowadzić właściwy swing, żeby dobrze, szybko zagrać. Chociaż jest tego tak nauczony, że z tego trzymania efektywnie wyprowadza dropy. I to czasami przeciwnika myli. Nie mówię, że to dobrze, że to źle. Jeżeli ktoś chce się rozwijać, chce w przyszłości grać dużo, chce występować w zawodach i zależy mu na tym, żeby progresować przez długi czas, no to uzna to za błąd i będzie próbował to wyeliminować. Jeżeli ktoś chce mieć przyjemność z gry i duży progres nie jest mu potrzebny, potrzebuje tylko trochę się podszkolić, poprawić, to takich błędów nie musi eliminować. Chociaż niektóre z tych błędów mogą być szkodliwe. Niewłaściwe trzymanie rakiety, niewłaściwe ustawienie się może prowadzić do przeciążenia różnych części ciała i kontuzji. Ale nie oszukujmy się. Właściwe trzymanie rakiety, kiedy mamy ten przedni palec podniesiony do góry, tak? Mamy chwyt V, mamy palec u góry, ten palec trzyma nam rakietę, powoduje duże przeciążenia na
ścięgnach, stawach, generalnie tych mięśniach pracujących tego palca i to też może prowadzić do kontuzji. Ja jeszcze was zostawię przez chwilę z grającymi chłopakami, natomiast będę znikał dosłownie z ekranu. Proszę dajcie znać w komentarzach, czy chcecie więcej takich treningów z trenerem, czy chcecie treningi indywidualne, czy może chcielibyście zobaczyć, posłuchać i jeszcze coś innego. Trzymajcie się, powodzenia.